I witam Państwa bardzo ciepło i bardzo serdecznie. Wróżbita Maciej. Moi drodzy, rozpoczynamy program. Dzisiaj jest 8 marca 2012 roku. Dzisiaj mamy Dzień Kobiet, a więc zapraszam wszystkie panie, które są ciekawe przyszłości. Nie tylko możecie mi zadać konkretne pytanie, ale także mogą wykonać rozkład ogólny dotyczący waszego życia oraz bliskich na nadchodzący rok lub najbliższe lata. Oczywiście także zapraszam panów. Śmiało także dzwońcie. Numery telefonów są cały czas widoczne na dole ekranu, a więc śmiało nie tylko możecie do mnie dzwonić. Numer telefonu to 700-483-043. Oczywiście także zapraszam całą Polonię z zagranicy. Śmiało także możecie do mnie wybierać numer telefonu 00-48-22-523-20-32. No i oczywiście także możecie dzwonić z telefonów komórkowych. Gwiazdka 720-81-71. No i oczywiście SMS-y, na które już czekam. Czyli możecie mi zadać konkretne pytanie. Oczywiście w SMS-ie wpiszcie treść EZO, kropka, pytanie. No oczywiście podajcie swoje imię lub imię osoby, o którą pytacie, datę urodzenia lub daty urodzenia na numer 73212. No i oczywiście ja czekam na pierwszą osobę, która już tutaj do mnie zadzwoni. Tak jak mówiłem, dzisiaj właśnie piękny dzień tak naprawdę, ponieważ dzisiaj jest Dzień Kobiet, a więc mam nadzieję, że nie tylko będziecie mnie zasypywać pytaniami, tym bardziej, że moi drodzy, dzisiaj jest szczególny dzień, ponieważ dzisiaj mam pierwszy program autorski w stacji EZO TV. Doskonale na pewno mnie znacie i nie tylko z mojej trafności, ale także z mojej sprawdzalności, a więc mam nadzieję, że nie dacie mi odpocząć. Tym bardziej, że dzisiaj tylko 3 godziny będę tutaj z wami, a te 3 godziny na pewno nam szybko miną. I tak jak dzisiaj mówię, dzisiaj jest 8 marca 2012 rok, z całości jednak mamy pod względem numerologicznym wibrację 16, a jednak proszę Państwa, 16 jest to liczba karmiczna pod względem życia osobistego, czyli no nie tylko dzisiaj możemy odczuwać takie wątpliwości, niepewności dotyczące życia uczuciowego, więc jeżeli na przykład jesteś po rozstaniu, jeżeli odczuwasz takie nie do końca taką bliskość emocjonalną z partnerem lub z partnerką, śmiało możesz zadzwonić. Nie ma pytań bez odpowiedzi, śmiało nie krępujcie się, ale także dzisiaj jest wibracja 8 z dnia. Jednak ta ósemka z dnia daje nam taką potrzebę świadomości materialnej. Nie tylko wszystkie te osoby dzisiaj mogą być bardzo ciekawe, co się wydarzy pod względem finansów czy pod względem zawodowym w najbliższym czasie. Także wszystkie te osoby zapraszam. No i oczywiście, moi drodzy, zapraszam do pisania SMS-ów. Ja czekam na pierwsze SMS-y, które tutaj już do mnie trafią. Oczywiście możesz mi zadać konkretne pytanie, ale także mogę wykonać rozkład całościowy, rozkład ogólny. Wtedy mi oczywiście podasz imię oraz datę urodzenia. Ja jako numerolog także mogę tutaj powiedzieć, w jakiej wibracji, jaką jesteś wibracją numerologiczną, ale także w jakim roku osobistym jesteś. Na co on sprzyja, na co nie sprzyja. No i mamy pierwszą osobę. Dobry wieczór, witam serdecznie wróżbita Maciej. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Joanna. Witam Pani Jasiu. Słucham Pani. Chciałam zapytać, jak będzie wyglądał dla mnie ten rok w sferze zawodowej. Bardzo proszę Pani datę urodzenia, Pani Jasiu. 28 lipiec 1973. Mhm. No tak, indywidualistka Pani Jasiu. Pani jest jedynką numerologiczną w 6 roku. Zaraz zobaczymy. Jednak wie Pani, ten 6 rok powoduje takie niepewności i wątpliwości zawodowe i taką chwiejność finansową, więc teraz też te finanse mogą u Pani być niepewne. Taka jest prawda, Pani Jasiu. Ale zobaczymy. Jak praca? Czyli pytamy, czy nadal będzie Pani pracować w tym miejscu pracy, czy nie, pytamy o nową pracę? Mam oprócz pracy stałej działalność, czy mam prowadzić tę działalność dalej, czy zamknąć? Dobra, już popatrzymy. No widać tutaj ogromny stres, szczerze powiedziawszy. Pani Jasiu, karty zaznaczają tutaj nie tylko szkodliwe działanie konkurencji, ale także karty określają tutaj przez przynajmniej ten najbliższy czas, przynajmniej te 4 miesiące, nie widzą tutaj zadowolenia finansowego. Bardzo mi przykro, Pani Jasiu, ale ja uważam, że będzie Pani musiała jednak zamknąć tą działalność gospodarczą. Nie tylko widać tutaj takie ograniczone wpływy. I na pewno to Pani się zgodzi, że te problemy z działalnością gospodarczą, już one powstały w okolicach strzelca tamtego roku, Pani Joanno. Bo wtedy już widać taki odpływ finansowy, odpływ materialny i już wtedy mogły się
zdarzyć takie właśnie kłopoty. Odnoszę takie wrażenie, że jak najbardziej pani zamknie tą działalność gospodarczą, jednak to jest pokazane konieczność. Jest tutaj karta wieży, która mówi o runięciu, która mówi jednak o konieczności zamknięcia. Ja uważam, że nie tylko były błędne dokonane takie inwestycje finansowe, które pani też dokonała odnośnie tej firmy, i uważam, że no niestety będzie pani musiała zamknąć, czyli będzie pani pracowała dla pracodawcy, czyli ta działalność gospodarcza jednak niestety będzie zamknięta. Tak, a ja zapraszam oczywiście kolejne osoby, jeżeli właśnie bardzo możliwe, że też otworzyłeś działalność gospodarczą, bardzo możliwe, że myślisz, czy ją zamykać, czy też nie, czy otwierać coś nowego, czy może zaczynać nowy jakiś układ biznesowy, może zastanawiać się nad spółką, no to śmiało zapraszam także tutaj do dzwonienia. Numer telefonu cały czas są widoczne na dole ekranu, no i oczywiście możecie pytać dosłownie o wszystko, możesz pytać o miłość, o pracę, o finanse, o zdrowie. Mam pierwsze SMS-y, więc zapraszam także do wysyłania kolejnych. No i pierwszy SMS. Drogi Macieju, kiedy spotkam miłość? Miłość odwzajemnioną. I pyta Alicja, 11 kwietnia 1958. Już patrzymy, 11 z dnia. Wrażliwa Alicja. Romantyczka. 13, 4, 5. 7, 16. Tak, jedenastka numerologiczna w 7 roku, no właśnie. I tutaj jest pokazana pani Alicja świeżo po takim zawodzie uczuciowym, zawodzie emocjonalnym, ale już popatrzymy. Czyli pytamy, kiedy Alicja wejdzie w nowy związek. Alicja też wybredna jest jako jedenastka numerologiczna, już popatrzę. Wejść to pani wejdzie z całkowicie nową osobą. Tutaj karty określają tego człowieka poznanego na wiosnę tego roku. Na wiosnę tego roku jest pokazany tutaj nowy związek. Na pewno przez dłuższy czas pani miała takiego pecha do mężczyzn. Mogła się pani czuć taka niezaspokojona emocjonalnie. Pani zawsze trafiała na takich mężczyzn i nieodpowiedzialnych, i mężczyzn, którzy mało oferowali swoją osobą. Uważam, że na wiosnę tego roku wejdzie pani w związek. Będzie to związek wolny. Nie będzie to związek zalegalizowany, nie. Ale uważam, że ten związek będzie panią satysfakcjonował, czyli poczekać do wiosny. Ja uważam, że ten rok, siódmy rok, mimo tego, że on nie do końca sprzyja życiu osobistemu, ale pani teraz potrzebuje z kimś porozmawiać. Potrzebuje pani takich więzi intelektualnych. Potrzebuje pani nie tylko mężczyzny, ale przede wszystkim takiego przyjaciela, który będzie wspierał, z którym będzie pani mogła porozmawiać. Taki to będzie człowiek poznany na wiosnę tego roku. No i drugi SMS mamy. Witam panie Macieju. W poniedziałek mam rozmowę o pracę. Jak wypadnę? Czy dostanę tam pracę? Kiedy? Czy będzie dobra na umowę? Jak finanse? Pyta Basia. Urodzona 18 września 69, ale zanim odpowiem, to przywitam kolejną osobę. Dzień dobry, witam serdecznie, słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Macieju, ja bym tak prosiła bardzo, żebym pan udzielił informacji na temat, czy moja córka, która przystępuje teraz do konkursu, bo organizowany jest konkurs, czy po prostu ten konkurs wygra, bo to jest związane z jej nową pracą. Dobrze, nie ma problemu. A poproszę imię córki. Monika, urodzona 29.10.76 roku. Martwi się wszystkim, Monika. Monika to jest taka martwiąca się. Tak. Wszystko bierze do siebie, prawda? Mhm. 13, 4, 5. Ósemka bardzo ambitna w czwartym roku numerologicznym. Już popatrzę. Czyli czy wygra ten konkurs, tak? Tak. Bo to jest związane, że czy otrzyma tą pracę. Już rozumiem. Już popatrzę. Czy Monika